Witam serdecznie wszystkie lwy. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie pod tytułem Ty i On lub Ona, luty 2021. Jak będą wyglądały Wasze relacje z Waszym partnerem lub z osobą, z którą chcecie stworzyć jakiś związek? Jak ta sytuacja będzie się między Wami układała w miesiącu, Luty 2021 i zobaczmy sobie dla lwów. Będę teraz tasować karty, a Was zapraszam do komentowania moich filmów. Zapraszam również do klikania łapek w górę, jeżeli Wam się film podobał, do komentowania, do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chcecie jakieś indywidualne czytanie lub macie jakieś pytania do mnie, to można pisać na maila, który znajduje się pod każdym filmikiem. Jakie energie będą przyświecać tu lwom w miesiącu lutym 2021 i w ich relacjach z partnerem? Zobaczmy sobie. Luty 2021 Zodiakalny Lew. Jakie uczucia i emocje względem partnera macie? Co wnosicie w tą relację? Co ukrywacie przed swoim partnerem? Co myślicie o tej relacji, o swoim partnerze? I z czym wychodzicie do tej osoby? Co chcecie dać tej osobie? No, tu takie ciężkie energie się pokazały, jeśli chodzi o Waszą energię w tym związku na miesiąc luty. Coś tu wygląda tak, jakby nastąpiło jakieś zranienie ze strony partnera. Być może poczuli, czujecie się zranieni przez swoją drugą połówkę. Może doszło do jakiegoś konfliktu i czujecie się teraz bardzo tacy zagubieni? Czujecie się niespełnieni do końca. To takie, wszystko na poziomie jest oczywiście umysłu. W Waszej głowie w tej chwili jest takie taka bardzo duża, duże rozproszenie, zwątpienie, macie bardzo dużo dręczących pytań, które Wam chodzą po głowie. Dużo wątpliwości, dużo takich lęków, niepokojów związanych z tą sytuacją lub z tą osobą. Być może pokłóciliście się albo doszło do jakiejś wymiany zdań. No, są tutaj też takie nieprzespane noce, jakiś, jakiś stres i niezadowolenie. Jaka jest podstawa tego, co się mogło zadziać, co wnosicie w tę relację? No pokazujecie, że czujecie się bardzo tacy osamotnieni, nie widzicie wyjścia z sytuacji. Pokazuje się, że czujecie się związani, czyli takim więźniem samego siebie. Próbujecie podjąć jakąś walkę. A czujecie się jednocześnie tacy bezsilni, zablokowani wewnętrznie. Być może też otrzymaliście jakieś złe wiadomości, coś, co was przygnębiło i co spowodowało, że w tej chwili pokazujecie ze swej strony, że jesteście zdezorientowani, bezsilni i, i że czujecie się w tym związku w jakiś sposób osamotnieni. Zobaczmy, czemu te, te energie są takie dosyć przytłaczające. O, o jedna karta nam wypłynęła. Zobaczmy, czemu tak czujecie się tutaj yy, zablokowani bardzo w, tym, yy, w tej relacji. Karta czterech denarów. Tu jest takie, jakby druga osoba zamknęła się troszkę na tą relację, jakby skupiła się, nie chciała Wam czegoś dać od siebie. Być może oczekiwaliście od niej większego zaangażowania albo oczekiwaliście po prostu. Jakichś większych, większych uczuć, być może no w ogóle mieliście jakieś oczekiwania od tej osoby, a ona się tutaj skupiła na sobie, nie chce Wam tego dać, czego Wy od niej oczekujecie, czego Wy od niej pragniecie. Jest skupiona w tej chwili na, na sobie, na swoich potrzebach i nie chce tego popuścić albo nie chce też zrezygnować z dotychczasowych przyzwyczajeń. Albo z dotychczasowego życia, które prowadzi. Jest tu jakiś konflikt w dawaniu i w braniu. Że, no myślę, że, że pokazujecie tej osobie, że ta sytuacja Wam nie odpowiada i nie pasuje Wam to, co się w tej chwili między Wami dzieje. Ale potem zobaczymy, jak to wyglądać będzie po tej drugiej stronie. To teraz zobaczmy, co trzymacie w ukryciu przed partnerem. Dużo zastanawiacie się emocjonalnie nad tą relacją. Być może macie jakieś tajemnice przed tą osobą. Nie wszystko jest do końca powiedziane. Być może posiadacie jakąś wiedzę, o której nie mówicie do końca swojej drugiej połówce, nie jest ona do, o, wszystko, o wszystkim powiadomiona. Być może jest jakaś prawda, jakaś tajemnica, którą trzymacie tylko dla siebie i nie ujawniacie jej na, na razie, nie pokazujecie tego drugiej stronie. Zachowujecie ją po prostu pewne opinie też y, dla siebie. Być może też nie mówicie wszystkiego tej osobie, całej prawdy. Y, nie mówicie też y, o tym, co y, tak naprawdę myślicie y, o tej drugiej waszej osobie, o waszym y, związku. Y, teraz co y, macie w myślach? Y, no, myślicie generalnie o mężczyźnie. Widać, że mówi, myślicie tu o. o, o, o Mężczyźni, lub jeżeli oglądają mnie panowie, no to myślicie tu o kobiecie. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyznę, to jest to mężczyzna, który wie, czego chce w swoim życiu. Jest bardzo pewny siebie, jest bardzo zdecydowany, ma bardzo duże ego. To jest osoba, która chce, żeby wszystko szło po jej myśli, żeby wszystko było poukładane po jej myśli. Jest też osobą bardzo ambitną, która wszystko, co, co posiada, to zawdzięcza sobie samemu. Wy bardzo dużo myślicie o tej osobie. Bardzo dużo zajmuje Wam w Waszych myślach, Dużo miejsca, po prostu, i karta też pokazuje, że chcielibyście się zaangażować w ten związek, że chcielibyście zaryzykować i chcielibyście wejść w ten związek. Zwłaszcza, że tylko być może nie jesteście do końca pewni tej osoby, czy ona ma tak naprawdę. Jest skłonna tak samo jak wy zaangażować się w ten związek, czy jest w stanie porzucić jakieś schematy, jakieś swoje przyzwyczajenia dla was, bo wy generalnie wychodzicie tu do tej osoby z bardzo dużą otwartością, z chęcią stworzenia rodziny, chcielibyście bezpieczeństwa i stabilizacji. Stabilizacji na wszystkich poziomach, a więc i na poziomie emocjonalnym i materialnym. Jesteście, chcecie się po prostu zaangażować w 100% w ten związek i widzicie po prostu w tym potencjał. Zależy Wam na tym, żeby stworzyć coś trwałego. Jesteście pewni tego, że. Tu jest potencjał na to, żeby stworzyć y, związek lub też y, rodziny. Zobaczmy, jak to wygląda u Waszej y, osoby w takim razie. Jak to wygląda po drugiej stronie. Jak wygląda y, sytuacja po drugiej stronie u partnerów y, zodiakalnych lwów. Jak sytuacja będzie się przedstawiała w lutym 2021 u partnerów naszych lwów? Jaka, jakie ma uczucia, emocje ta osoba względem Was? Wnosi tą relację, co przed Wami może ukrywać ta osoba, o czym myśli w związku z Wami i z czym do Was wychodzi. No, i mamy tu taką sytuację, że jakie są uczucia i emocje tej osoby w stosunku do Was. No i zobaczcie, wyszła podobna karta. To, co Wy macie w myślach, o czym myślicie o tej osobie i, i jaka ta osoba jest. To jest ta sama karta, król buław. Więc bardzo, bardzo trafnie o sobie myślicie, ponieważ ta osoba. Yy, również wychodzi, ma w sobie taką właśnie energię osoby yy, bardzo odpowiedzialnej, niezależnej, ułożonej w życiu, która wie, czego chce, yy, wie, na czym stoi, wszystko zawdzięcza sobie, yy, jest to osoba bardzo atrakcyjna, posiadająca autorytet, bardzo żywiołowa, yy, niebojąca się ryzyka. Yy, osoba, która. Yy, Inspiruje się przede wszystkim do, do działania, jest ambitna i osoba, która chce się chętnie zaangażować w, w dany związek. Co jest w podstawie działania tej osoby? Co wnosi do tej relacji? Mamy tu piątkę mieczy. Być może ta osoba jest w tej chwili Dosyć kłótliwa, być może właśnie tutaj jest problem, o którym mówiłam po waszej stronie, że czujecie się w tej chwili zranieni, zablokowani, ponieważ ta pokazuje się, że ta osoba w tej chwili no, jest w takiej energii kutliwości. w energii takiej muszę postawić na, na swoim. Moje, po mojej stronie jest racja. Za wszelką cenę musi być tak, jak ja chcę, tak? To jest osoba, która chce odnieść zwycięstwo za wszelką cenę, która uważa, że może każdego i w każdej sytuacji pokonać. To taki trudny przeciwnik, który nie chce się dać złapać, prawda? I tu to jest taka. Pokazuje się, że jakby ta osoba mówiła ze mną, nie wygrasz, tak? Coś tu próbujesz ugrać, ale, ale nie, tędy, nie tędy droga. Tak to się w tej chwili pokazuje. Co ta osoba przed wami ukrywa? Może tu być sytuacja, może, mogą tu być dwie sytuacje. Albo jest ta osoba w jakimś związku i może to przed Wami ukrywać, albo jest to osoba, która chciałaby wejść w związek z Wami, ale na ten moment jeszcze nie podejmuje tego ryzyka. Na ten moment nie mówi Wam o tym, jakie ma zamiary. I myślę, że bardziej tu ta opcja będzie miała zastosowanie przy tych kartach, które tutaj widzę. To będzie pokazywało, że ta osoba zastanawia się nad tym, by rozpocząć z Wami jakiś nowy początek, by zacząć coś budować z Wami, by wejść na jakiś wyższy level tej znajomości. Natomiast z jakichś powodów Wam na razie o tym nie chce mówić. Być może nie jest do końca pewna Waszych uczuć, bo tu pokazują się też kochankowie, więc ona ma jakieś dylematy emocjonalne i uczuciowe, nie jest do końca czegoś pewna. I karta ta mówi, że ona chciałaby osiągnąć jakiś sukces w związku z Wami. Ale i jakąś stabilizację i trwałość, ale w tej chwili jeszcze być może nie jest na to gotowa. Dla innych, no, no muszę to też powiedzieć może to oznaczać, że no, ta osoba ma już jakiś dom, ma już jakąś rodzinę, jest zaangażowana w jakiś, w jakiś związek i po prostu Wam o tym nie mówi. Przy karcie króla Buław może pokazywać, że król Buław jest osobą owszem bardzo atrakcyjną, bardzo seksowną, ale Myśli bardziej o romansie niż o stałym związku, więc przy tej karcie może pokazywać, że ta osoba no jest już zaangażowana w coś, ma już swoją rodzinę i nie, nie mówi Wam po prostu o tym, i dla niej ten związek ma inny wydźwięk niż dla Was. Może się to też pokazywać, dlatego że. Być może wy się tego domyślacie lub tego, żeście się właśnie dowiedzieli, że ta osoba nie chce porzucić tej swojej stabilizacji, tej swojej dotychczasowej sytuacji na rzecz waszego związku, ponieważ już gdzieś jest zaangażowana w coś zupełnie innego. O tym może też mówić karta kochanków, czyli ten dylemat, wybór pomiędzy dwoma uczuciami. Czym teraz o czym myśli ta osoba, o czym myśli wobec Was ona wie, że, wy jest, że wy myślicie o niej jak o spełnieniu swoich marzeń, że ona jest dla was takim spełnieniem marzeń, ta osoba, że stanowi dla was taką osobę pełną uczuć pełną emocji, która jest wam w stanie zapewnić. No dostatnie, dostatnie życie pod względem emocjonalnym, że jest wam w stanie zapewnić rodzinę. Być może myśli też o tym, że byłaby zdolna do tego, żeby wam dać te uczucia w pełni tak jak świadomie. Ale na ten moment, przynajmniej w miesiącu lutym pokazuje się, że do was wychodzi z, z uczuciami. Owszem, bardzo dużymi uczuciami. Natomiast w tych uczuciach jest dylemat. W tych uczuciach nie do końca wszystko jest jasne. Ona musi tu dokonać jakiegoś wyboru, musi się zastanowić nad tym. Czy wchodzić w ten związek, czy nie wchodzić w ten związek. Jeżeli ta osoba nie jest z nikim związana, to kochankowie pokazują oczywiście, że jest to zjednoczenie, jest to miłość, jest to jednoczenie się z drugą osobą, ale też wskazuje na człowieka, który ma dylemat jakiś. Może to być osoba, w której życiu musi nastąpić jakiś przełom, ma jakieś sprzeczne dążenia w tej chwili, jest niezdecydowana do końca, musi dokonać jakichś trudnych wyborów w swoim życiu. I tymi wyborami być może jest właśnie przywiązanie do tego, co w tej chwili w swoim życiu ma ta osoba. Być może wy też spowodowaliście, że ta osoba zaczęła się zastanawiać nad tym wszystkim i ona w tej chwili nie wie jaką podjąć decyzję. Jest w tej chwili na rozdrożu. Natomiast jeżeli ta osoba jest z kimś związana, ma jakiś związek, ma jakąś rodzinę w tej chwili przy sobie, no to dla niej też jest to dylemat, czy powinna wybrać Was i wchodzić w ten związek z Wami, czy pozostać w tym związku, w którym do tej pory tkwiła. Zobaczmy, co będzie, co będzie w miesiącu lutym między Wami, co ten miesiąc przyniesie dla Was. Jak ten miesiąc będzie y, przedstawiał się dla Was, dla Waszego y, związku partnerskiego? Jak ten miesiąc będzie wyglądał tu dla Was? Czwórka mieczy. Piątka mieczy. Dwójka kielichów. W miesiącu lutym może być przestój jakiś. Być może te kłótnie, które były między wami, bo pokazują się tutaj właśnie jakieś zatargi, jakieś kłótnie, jakieś konflikty między Wami, że ta sytuacja wymaga po prostu przeczekania i przemyślenia wszystkiego, uspokojenia swoich myśli, uporządkowania wszystkich spraw, po prostu wymagany jest odpoczynek, skupienie się w tej chwili tylko i wyłącznie na, na skupienie się na sobie i przemyślenie wszystkiego. Ta osoba, będziecie wy wiecie, że ta sytuacja wymaga Doprowadzenia jej do rozwiązania, że nie, może, nie można jej zostawić, ale w tej chwili musicie po prostu odzyskać siły, bo widać, że tu były jakieś zranienia, że są jakieś, były, będą albo były jakieś kłótnie, i ta sytuacja wymaga oczyszczenia po prostu po jednej i po drugiej stronie. Zatrzymania się, zastanowienia się nad tym, co należy zmienić i co należy naprawić w tym związku. I dopiero po tym czasie będzie możliwość odbudowania tego, co było. Karta piękna wyszła na końcu, karta dwójka kielichów, a więc jest to porozumienie, jest to równość, dzielenie się, jest miłość, jest przyjaźń. Widać, że dochodzicie do, do porozumienia. Są dobre stosunki między wami, jest pełna zgodność emocjonalna, jest radość i jest miłość. Tylko dajcie sobie czas na to, żeby uspokoić swoje emocje, żeby dojść do siebie, i wtedy będzie dopiero czas na to, aby powrócić do tych dobrych relacji, które zostały tu w jakiś sposób przerwane. I zacząć wszystko od nowa, albo wejść też na nowe tory. I, i widać, że jest tu porozumienie, jest, są tu dobre uczucia, zauroczenie i dobre relacje w związku. Zobaczmy też, jakie jest przesłanie klucz anielski dla lwów na miesiąc czuty tej relacji. Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. No i piękne przesłanie na ten moment właśnie pokazuje się tutaj, że po prostu bądź cierpliwy. Daj sobie czas i sobie i partnerowi czas na uspokojenie własnych emocji, na odzyskanie sił i wtedy wszystko się ułoży po twojej myśli i będzie tak jak tego byś chciała. Czy chciał. Dziękuję bardzo lwom za to czytanie i zapraszam na kolejne.